Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świetnym Sabarce z tej stronki. Słuchajcie, wyrobiłem newsy od 1 do 15 września, dzisiaj wam prezentuję. Między innymi FEX, czyli FEX, co to jest? To jest taki emulator rozkazów x86 dla ARMA, który prawdopodobnie pojawi się w Fedorce już w miarę niedługo. Do kompletu ekipa Minta szaleje i zaczyna wspomagać porzucone projekty wokół APTA. Do kompletu Sovereign Tech Funds znowu. Prawie 700 tysięcy euro dla projektu Samba i kilkanaście innych newsów. Wszystko w jednym filmie, gorąco zapraszam do filmu. No i komentowania, subskrybowania, ewentualnie wspomagania tego kanału, za co bardzo dziękuję. Miłego oglądania i dobrej niedzieli. Nie zawsze po końcach 1 i 15 dnia miesiąca na kanale pojawia się skrót wiadomości linuxowo, open source'owo sprzętowych z ostatnich dwóch tygodni. Mamy 15 września 2024, więc czas na kolejną porcję newsów. Standardowo od najstarszego datowo do najnowszego i jak zawsze staram się zachować chronologiczność ich pojawiania się. No to zaczynamy zabawę. Na start news dla wszystkich maliniarzy, czyli uwielbiających pracować z komputerami SBC od fundacji Raspberry Pi. Co prawda spóźniono o prawie miesiąc news, ale jakimś cudem mi to po prostu umknęło w zeszłomiesięcznym podsumowaniu. Sorry, wybaczcie, jedziemy teraz z tym. Raspberry Pi 5 jest z nami od zeszłego roku i był on oferowany w wersjach 4 i 8 GB pamięci RAM, a cena za tak zwanego Golasa zaczynała się od około 60 dolarów za edycję 4 GB. Teraz około rok po premierze pojawia się nowa wersja piątki zmniejszoną do 2 GB ilością pamięci RAM oraz trochę zmienionym głównym SoC o oznaczeniu steppingu D0 i chipie Broadcom BCM2712. W jednym z wywiadów dyrektor techniczny Raspberry Pi powiedział, cytuję tutaj tłumaczenie maszynowe: nowy krok D0 usuwa wszystkie niepotrzebne funkcje, pozostawiając tylko te, których potrzebujemy. Z perspektywy użytkownika Raspberry Pi jest funkcjonalnie identyczny ze swoim poprzednikiem. Ten sam szybki 4-rdzeniowy procesor, te same możliwości multimedialne i ta sama magistrala PCI Express. Sprzęt jednak jest tańszy w produkcji, więc jest dostępny dla nas po nieco niższych kosztach. A to w połączeniu z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia pojemności o pamięci o połowę pozwoliło nam odjąć 10 dolarów od kosztu gotowego produktu. Ja osobiście polecam przejrzeć kilka filmów na angielskim YouTubie, gdzie niezależni twórcy pokazują wyniki testów i dogłębnie omawiają różnice między tymi wszystkimi modelami, także plusy i minusy tego nowego wydania w realnych zastosowaniach. Naprawdę polecam sobie to wcześniej sprawdzić. 1 września pojawiło się pośrednie wydanie Debiana 12 o numerze 12.7. Jest to siódme poprawkowo-rozwojowe wydanie z serii Bookworm, wydanej rok temu przez zespół tworzący dystrybucję Linuxa. Relays przynosi nam 50 poprawek dostrzeżonych błędów od ostatniej pokropkowej wersji i 55 aktualizacji zabezpieczeń tego uważanego za jednego z najstabilniejszych dystrybucji Pingwina. Z ważniejszych zmian należy wymienić aktualizację pakietu Shim do wersji 15.8, czyli programu, który pełni rolę bootloadera w komputerach opartych o rozruch UEFI. I będzie to miało efekt dla użytkowników, którzy stosują tzw. dual boot. Słuchajcie, chodzi tu o dual boot z Windows oraz innymi systemami typu Linux, BSD i czy Unixem na przykład, oraz jeżeli ich sprzęt ma włączony właśnie Secure Boot. Shim w najnowszej wersji unieważnia podpisy cyfrowe urządzeń i sterowników przy okazji w oprogramowaniu układowym UEFI, co może spowodować, że inne systemy operacyjne używające Shim przed wersją 15.8 nie będą mogły się uruchomić. Jedyne obejście w tej chwili to wyłączenie Secure Boot. Więcej info na stronie Debiana i oczywiście ich Relates Notes. W wersji poprawkowej mamy także zmiany typu odświeżenie pakietów Ansible i Apache 2 z ważnymi poprawkami bezpieczeństwa. Odświeżony został również pakiet LibreOffice, został on załatany przed możliwością zdalnego wykonywania kodu i atakom typu cross-site scripting. Jednym z głównych pakietów systemu, a mianowicie system D, również został zaktualizowany, aby powiększyć zgodność sprzętową
a liczne wewnętrzne zmiany zostały wprowadzone w celu zwiększenia wydajności i niezawodności całego systemu. Trzeba pamiętać, iż aktualizacje tego typu nie wnoszą żadnych nowych funkcji czy dużych zmian do wydania stabilnego Debiana. Na nowości trzeba poczekać jak zawsze do następnego pełnego wydania. W tym przypadku będzie to Debian 13 Trixie, który pokaże się prawdopodobnie za rok. Wszyscy pragnący nowości już w tej chwili powinni się przesiąść na wersję np. testową lub niestabilną nazwaną SID. Dla wszystkich linuxowych tancerzy teraz dość ważna informacja. Pojawiła się nowa wersja protokołu Samba umożliwiająca łączenie przez sieć komputerów wyposażonych w systemy Windows oraz Linux czy BSD. Wersja 4.21 to pierwsze stabilne wydanie, które pojawiło się na początku września i wnosi bardzo ważne zmiany. Cytując post na samba.org, 4.21 wnosi m.in. tzw. hardening of valid users, invalid users, red list i write list, a oznacza to, że w poprzednich wersjach Samby, jeżeli nazwa użytkownika lub grupy, w którejkolwiek z wymienionych opcji nie mogła zostać rozwiązana na prawidłowy SID, użytkownik lub grupa był pomijany bez żadnego powiadomienia. Mogło to skutkować nieoczekiwanym i niebezpiecznym zachowaniem. Począwszy od tej wersji Samby, jeżeli jakakolwiek nazwa użytkownika lub grupy, w którejkolwiek z opcji nie mogła zostać rozwiązana z powodu błędu komunikacji z kontrolerem domeny, Samba zarejestruje błąd, a połączenie drzewa zakończy się niepowodzeniem. Nieistniejące użytkownicy lub grupy są po prostu ignorowani. Dodatkowo teraz zacytuję część z portalu linuxia.com. Co nowego nam tutaj wprowadza, tak? Samba 4.27 wprowadza obsługę wiązania kanału LDAP TLS SALSL, czyli krytycznej funkcji bezpieczeństwa, która jest zgodna z nowoczesnymi praktykami cyberbezpieczeństwa. To ulepszenie umożliwia bezpieczne wiązania SASL przez połączenia TLS oraz znacznie wzmacnia proces uwierzytelniania. W tej wersji wprowadzono także nowe funkcje i udoskonalenia, takie jak automatyczna aktualizacja tabery kluczy po zmianie hasła komputera, co usprawnia płynne działanie usług sieciowych, które opierają się na uwierzytelnianiu za pomocą protokołu Samba. Co więcej, wprowadzono nową opcję konfiguracji nazwy hosta DNS, które usprawnia integrację Samby w środowiskach Active Directory, pomagając w płynniejszym dołączaniu domen i rejestrowaniu usług. Jeszcze raz, ja osobiście bardzo polecam poczytać na samba.org Relays Notes, bo to nie są wszystkie zmiany, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Krótkie info dla miłośników wirtualizacji, czyli wydano nową wersję znakomitego pakietu QEMU 9.1. Jeżeli chodzi o nowości, to mamy tutaj m.in. funkcje migracji, nowe wsparcie dla odciążenia kompresji za pomocą technologii takich jak Intel's In-Memory Analytics Accelerator, w skrócie IAA, lub User Space Accelerator Development Kit, UADK się to nazywa. Ulepszono Virt.io, które obejmują obsługę Virtio F Notification Data, co umożliwia sterownikom gości wysyłanie dodatkowych danych podczas dostarczania powiadomień o urządzeniach. Ulepszenia są również w bezpieczeństwie oraz obsłudze architektury ARM, co łata kilka luk w zabezpieczeniach serwera QEMU MBD i ulepsza szyfrowanie MBD TLS. W przypadku architektury ARM uwzględniono również obsługę emulacji dla kilku nowych funkcji, zwiększoną obsługę zagnieżdżonych tabel stron i ulepszoną obsługę płyt dla wielu procesorów i urządzeń peryferyjnych. Ulepszona została także obsługa architektury x86, co powoduje, iż dostępne jest użycie KVM do obsługi gości AMD, SV, SFV, SNP oraz zaktualizowaną obsługę emulacji procesora dla najnowszych procesorów Intel i AMD. Więcej informacji, główna strona QEMU, gorąco zapraszam. Teraz czas na news sprzętowy. Hiszpańska firma Slimbook, która jest dostawcą sprzętu komputerowego, a dokładniej laptopu z preinstalowanym i skonfigurowanym Pingwinem na pokładzie. Firma ta znajduje się w Hiszpanii, zajmuje się końcowym montażem podzespołów, a oczywiście produkcja główna jest zlecana w Azji. Słuchajcie, pokaz nowego Slimbooka 6 odbył się podczas konferencji KDE Akademii w niemieckim mieście Würzburg, a sprzęt jest wyposażony w procesor AMD Ryzen 7
o numerze 8845HS, słuchajcie, SOC i korzystał on z pulpitu KDE Plasma 6. Sprzęt poza wspomnianym procesorem wyposażonym w 8 rdzeni i 16 wątków. Wszystko jest taktowane w turbo do 5,1 GHz. Oferuje układ graficzny Radeon 780M, który jest taktowany 2,7 GHz. Cały komputer oferuje do 96 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz. Słuchajcie, możemy sobie pamięć masową dyskową rozszerzyć do 8 TB NVMe. Za wyświetlanie obrazu odpowiada 16-calowy wyświetlacz BQXGA IPS o rozdzielczości 2K, czyli 2560x1600 pikseli w formacie 16x10, mający jasność 400 nitów i 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB, co wiadomo jest mocno zalecane w zastosowaniach multimedialnych typu montaż wideo i ogólnie obróbkę obrazu. Aha, przy okazji odświeżanie matrycy to 120 Hz. Dla wielu potencjalnych użytkowników dużym plusem może być klawiatura, która oferuje zintegrowany blok numeryczny pełny. Dodatkowo jest duży touchpad, bo aż 6,2 cala. No oczywiście jest to wielodotykowy. Do tego mamy 4 głośniki, kamerę 1 megapiksel, 720 pikseli, 1 megapiks, tak? Rozdzielczość 720 i sporą, bo 83 watogodzinową baterię. Całość uzupełnia bezprzewodowa karta Wi-Fi 6 AX od Realtek'a. Mamy tu również Bluetooth 5.2, dwa porty USB A 3.2 Gen 1, dwa porty USB C 3.2 Gen 2 i to USB-C również może wyświetlać obraz, bo jest jakby zintegrowane z DisplayPortem 1.4. Mamy tu również Power Delivery 100 W w tym przypadku tego USB C 3.2. Dodatkowo jest oczywiście port HDMI i gniazdo audio 2, tak zwana dwójka, czyli dwa w jednym, tak? Cena omawianego sprzętu zaczyna się od 1098 € w konfiguracji z dyskiem 250 GB NVMe i 16 GB RAM-u. Pozostając w klimatach sprzętowych, może Was zainteresować informacja od amerykańskiej firmy Juno Computers, która około 10 września wprowadziła na rynek nowy tablet z Linuxem na pokładzie. Juno Tab 3 posiada procesor Intel Alder Lake Celeron N100 z 4 wątkami i taką z 4 rdzeniami i taką samą ilością wątków, a jego taktowanie nominalne to 1 GHz z trybem boost aż do 3-4 GHz. Układ posiada także zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics. Tablet posiada 12,1-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 2160x1440 i proporcjach 3:2 z odświeżaniem 60 Hz. Całość uzupełnia obudowa całkowicie metalowa z budowanymi głośnikami stereo oraz odłączana klawiatura dostępna w wariantach angielskim lub amerykańskim. Mamy tu 12 GB pamięci RAM LPDDR5 o częstotliwości 4,8 GHz i możliwość zainstalowania dysku M2/2242 SATA trójeczka do 2 TB. Jeżeli chodzi o łączność, tablet z systemami Linux oferuje moduł łączności bezprzewodowej Intel AX 101 Wi-Fi 6. Mamy tu Bluetooth 5.0, port USB C 3.1. Dodatkowo drugi port USB-C 3.1 obsługujący ładowanie i wyjście wideo. Jest także port micro HDMI, czytnik kart micro SDTF, gniazdo słuchawkowe i wbudowany mikrofon. Pod względem oprogramowania tablet z systemem Linux działa pod kontrolą systemu Mobian Linux, dystrybucji GNU opartej na Debianie, dostosowanej do urządzeń mobilnych z mobilnym interfejsem użytkownika FOSH. Lub możemy wybrać sobie na przykład Ubuntu 24.04 ze środowiskiem graficznym GNOME, a także Kubuntu 24.04 ze środowiskiem KDE Plasma. Cena sprzętu zaczyna się od około $700. Nadal pozostając w tematach sprzętowych, prezentuję newsy od programistów Intela, a dokładnie chodzi tu o pracę nad pełną obsługą w jądrze Linuxa procesorów serii Panther Lake, które mają teoretycznie zadebiutować najwcześniej w połowie 2025 roku i są przeznaczone dla komputerów mobilnych.
pod względem wydajności Intel Panther Lake ma być od 35% wydajniejsze od Lunar Lake, a Lunar Lake jest teoretycznie o 50% wydajniejsze od Meteor Lake. Skok wydajności zintegrowanego układu graficznego ma sięgać nawet 40%. Nazwane to będzie Intel Xe3 LPG. Wracając do Linuxa, w Yonge 6.11 jest już początkowa obsługa audio tych procesorów, a w kernelu 6.12 pojawi się pełne wsparcie dla dźwięku poprzez wyjście HDMI. Cytując portal Foronics, podobnie jak inne zmiany sterownika Intel HDA, wsparcie audio Panther Lake HDMI to kolejna jednolinijka tak zwana, która wymaga tylko dodania nowego identyfikatora. Wsparcie Panther Lake HDMI korzysta z tych samych ścieżek kodu, co platforma Intel Core cała, począwszy od Alder Lake. Jeżeli pojawią się dalsze rozwojowe informacje, postaram się je uwzględnić w swoich newsach na kanale Świat Linuxa. Czas na Ubuntu, czyli ciszę. Trochę w newsach zapadło na temat newsów na tego distro, tak? Słuchajcie, trzeba to naprawić. Wraz z pojawieniem się za około półtora miesiąca nowej przejściowej wersji Ubuntu 24.10, Canonical zamierza rozszerzyć możliwości korzystania z pakietów Snap, a dokładniej wprowadzi możliwość kontroli ich zabezpieczeń oraz zwiększy bezpieczeństwo systemu dzięki bardziej szczegółowemu monitorowaniu aplikacji i ich zachowań. Funkcja ta ma opierać się na lepszym wykorzystaniu profili AppArmor i nowym interfejsie użytkownika, który będzie dostępny dzięki zastosowaniu technologii Flutter. Pojawi się tak zwane centrum zabezpieczeń, dzięki któremu będzie można graficznie przyznawać i modyfikować bądź usuwać uprawnienia dla danych programów, które korzystają z pakietów Snap, a także pojawią się dodatkowe komunikaty tudzież powiadomienia o żądaniach tych aplikacji o uzyskanie danych uprawnień. Teraz zacytuję część posta z blogu Ubuntu na Discordzie. Uwaga, tłumaczenie maszynowe. Monitorowanie uprawnień jest krytycznym narzędziem dla użytkowników dbających o prywatność i bezpieczeństwo, którzy chcą kontrolować, zarządzać i rozumieć zachowanie aplikacji działających na ich maszynie. Ta implementacja stanowi znaczący krok naprzód w zakresie bezpieczeństwa aplikacji i wyróżnia się na tle tradycyjnych portali XDG Desktop, umożliwiając szczegółową kontrolę dostępu do niezmodyfikowanych plików binarnych bez konieczności wprowadzenia zmian w kodzie aplikacji. Wykorzystując implementację AppArmor Ubuntu, monitorowanie wymusza sandboxing i pośredniczy w dostępie na poziomie wywołania systemowego, aby zapewnić, że każda akcja jest ściśle kontrolowana i podlega zgodzie użytkownika, nawet w przypadku aplikacji, które nie są w ogóle świadome takiego rozwiązania. No, dla mnie brzmi to dość ciekawie, wygląda też całkiem fajnie. Słuchajcie, ale na przykład pojawienie się większej ilości okienek z prośbą o akceptację użytkownika, czy o przyznanie uprawnień, no to może być wielki problem dla użytkowników, którzy przesiadają się na przykład z Windowsa, bo oni tam w kółko przecież narzekają na różnego rodzaju filtry Microsoftu i okienka zabezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj w Ubuntu tego będzie jeszcze więcej, więc może ich to po prostu z równowagi trochę wyprowadzić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Trochę z nowości w programach Linuxowych, a zacznę od wydania pełnej wersji VirtualBoxa 7.1. Jakiś czas temu pokazywałem na kanale, jak wygląda i zachowuje się wersja beta tego softu, a teraz w wielkim skrócie nowości Wam przekażę. Aha, przy okazji test wersji 7.1 stabilnej pokaże się niedługo na kanale Świat Linuxa, może w przyszłym tygodniu to zrobię, zobaczymy. Pierwsze co rzuca się w oczy to zmodernizowany częściowo interfejs programu, od teraz oparty na najnowszym frameworku Qt6, na którym jak wiadomo działa sobie KDE Plasma 6. Słuchajcie, mamy tu zaoferowane dodatkowo możliwość przełączania między trybami podstawowymi a zaawansowanymi, jeżeli chodzi o ten wygląd całej funkcji. Spore zmiany zaszły w kwestii integracji z React Cloud, a mamy tu zmiany w panelu wydajności, który pokazuje od teraz wykorzystanie zasobów maszyn wirtualnych w chmurze. Jest także opcja klonowania instancji obliczeniowych oraz ich zdalne resetowanie. W 7.1 wprowadzono także możliwość udostępniania schowka dla gościa i hosta, gdy użytkownik korzysta z sesji Wayland. Jest także obsługa funkcji translacji sieciowej NAT,
otrzymała nowy silnik obsługujący protokół IPv6. A słuchajcie, gdy hostem VirtualBox jest system macOS lub dowolny oparty o ARM, dodano opcję wirtualizacji ARM przy wykorzystaniu gości z systemami Linux bądź BSD. Poprawie ulega także nagrywanie ekranu bezpośrednio z programu, bo taka funkcja istnieje od bardzo dawna, gdyby ktoś nie wiedział, a zrobiono to dzięki usprawnieniu tzw. potoku kodowania. Do obsługi tego jest wymagane zainstalowane tzw. Guest Edition dodatków gościa w wersji minimum 7.1. Poprawek jest dużo, dużo więcej, a poszczegóły zapraszam na stronę VirtualBoxa oraz ich Release Notes. Ekipa odpowiedzialna za świetną alternatywę dla Ubuntu, czyli Linux Mint, po raz kolejny postanowiła rozszerzyć zakres swoich obowiązków i przy okazji forkowanie nowych aplikacji, które są porzucone przez oryginalnych twórców. Tym razem sprawa dotyczy pakietów, które znajdują się blisko tzw. APT, a są oczywiście one stosowane w Debianie i w Ubuntu. Zacytuję tutaj wyrywki artykułu, jaki pojawił się 12 września w serwisie Foronix. Uwaga, jak zawsze tłumaczenie maszynowe. Niektóre z tych narzędzi bibliotek APT zostały napisane ponad dekadę temu i nie są już utrzymywane. Linux, Mint, Ubuntu i Debian łatały je przez lata, więc nadal działają, ale ich projekt, tłumaczenie i funkcje, które zapewniają, tkwią po prostu w przeszłości. Każda wersja Mint jest przypomnieniem tego i listą długotrwałych problemów, które nie jesteśmy w stanie w tej chwili rozwiązać. GDB i apt-url zostały w tej chwili połączone w jedną aplikację narzędziową o nazwie Captain. Apt-daemon i Mint Common AppDaemon zostały połączone w bibliotekę o nazwie apt-kit. Wszystkie narzędzia, które wcześniej używały AppDaemon, Synaptica lub apt-url, będą teraz używać apt-kit i Captain. Narzędzia, które używają package-kit, niekoniecznie muszą z niego zrezygnować. Package-kit jest aktywnie utrzymywany. Nie zapewnia jednak wielu zestawów widgetów GTK3 ani tłumaczeń, jak apt-kit. Jak widać, zespół nie próżnuje i pomaga środowisku linuxowemu, ile się da. Przecież to pomoże także ich flagowym dystrybucjom, tak? Czyli Mintowi i LMDE. Z drugiej strony jest to jednak dość mały zespół, bez ogromnego zaplecza finansowego czy techniczno-deweloperskiego. No i takie łapanie się za co się da, mając na głowie rozwój podstawowych dystrybucji. A przede wszystkim cel wprowadzenia stabilnej obsługi protokołu Wayland może ich bardzo, bardzo obciążyć. Trzeba więc po prostu trzymać kciuki, a jeżeli ktoś z Was ma pojęcie, to może dołączycie do zespołów Minta i po prostu im pomożecie. Gorąco do tego zachęcam, tudzież wiecie, przydałyby się tam klawiatury, tak? Dodatkowe klawiatury do klepania kodu po prostu. Jak coś, to dajcie im znać, dajcie im po prostu znać. Teraz news dla użytkowników, bądź zainteresowanych systemem Fedora i jego planami. Kilka tygodni temu w newsach wspomniałem o nowym instalatorze Fedory opartym o technologię web. Pokazywałem na kanale zresztą, jak zachowuje się nowy instalator open source w technologii web. To było niedawno, możecie sobie zobaczyć, miesiąc albo dwa miesiące temu, nie? A teraz newsie trochę więcej info o Anacondzie. Niedługo, bo za około 2 miesiące, pojawi się nowe wydanie Fedory 41, jednakże będzie ono wykorzystywało nadal starą wersję programu instalacyjnego. FESCO, czyli Komitet Inżynierii Fedory, nie zdecydował się integrować nowej wersji instalatora w nadchodzącym wydaniu. Prawdopodobnie dopiero w Fedorze 42 albo 43 będzie wykorzystana webowa technologia i bo oczywiście nowy odświeżony interfejs użytkownika instalatora Anaconda. Dodatkowo wyszła tu nowa propozycja dotycząca PHP 8.4, żeby to zintegrować w Fedorze 42, no ale to jest raczej standard. Jak wiecie, Fedora zawsze ma tendencję do dostarczenia najnowszych wersji głównej PHP, tudzież nowej wersji pakietów. PHP 8.4 ma ukazać się pod koniec 2024 roku, więc powinno być gotowe do dostarczenia w Fedorze 42, która się pokaże pewnie w okolicach marca, kwietnia 2025 roku, prawdopodobnie jak zawsze. Teraz czas na kapustę, czyli kasa, która w tym roku płynie coraz większymi strumieniami do świata open source.
Po raz kolejny niemiecki fundusz Sovereign Tech Funds ma zainwestować olbrzymią kwotę 688 tysięcy 800 euro, a odbiorcą tej kasy będzie projekt open source Samba. Samba, jak wiadomo, to jest to implementacja protokołu sieciowego SMB, który umożliwia wymianę plików w sieci między komputerami hostami Windowsa, Linuxa oraz Unixa, tak? A także BSD przy okazji. A także dotyczy to drukarek. Cytując część wpisu ze strony samba.plus, w ciągu następnych 18 miesięcy programiści rdzenia Samba podejmą się 17 kluczowych kamieni milowych w 6 grupach docelowych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, skalowalności i funkcjonalności Samba. Projekt koncentruje się na takich obszarach jak transparentne przełączania awaryjne, rozszerzenia SMB3 Unix i nowoczesne protokoły bezpieczeństwa, takie jak Samba przez QIC. Te ulepszenia mają na celu zapewnienie, że Samba pozostanie solidnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla organizacji, które polegają na suwerennej infrastrukturze IT, która jest tak niezależna jak to możliwe od zastrzeżonych systemów oprogramowania, no ale również obejmuje to całą optymalną interoperacyjność. Słuchajcie, projekt ten idealnie się wpisuje w misję Sovereign Tech Funds. Poprzez finansowanie prac nad Sambą fundusz wzmacnia jedną z najważniejszych technologii, które stanowią podstawę globalnych infrastruktur IT, szczególnie w sektorach, w których kompatybilność między platformami ma kluczowe znaczenie. I tu chodzi o wyjaśnienie, czym jest w ogóle Samba Plus. Jest to Cernet. Cernet jest częścią społeczności open source i oferuje produkty i usługi dla komercyjnych użytkowników Samba, takie jak subskrypcje oprogramowania, wsparcie, doradztwo i usługi rozwojowe. Firma Cernet GmbH została założona w Niemczech w 1997 roku, współpracuje z członkami zespołu Samba. Cernet Inc. natomiast w Kalifornii jest spółką zależną 100% od Cernet GmbH Niemcy. Więcej informacji o Samba by Cernet znajdziesz na samba.plus. A to się nazywa pomoc mówiona drukowanymi wielkimi literami, no nie? I bardzo, bardzo dobrze. Chwilowa parodka do Fedora 42, to ze względu na informację, jaka ukazała się kilka dni temu, bo 13 września. Wiecie, czym jest w ogóle FEX? To utworzony ładne kilka lat temu program dla architektury ARM, dzięki któremu możliwe jest albo będzie możliwe jeszcze większe uruchamianie oprogramowania stworzonego dla architektury x86, czyli popularnych procesorów Intel i AMD na procesorach ARM, tak? Działa to wszystko na zasadzie emulacji podobnej do tego, co używa QEMU czy na przykład Box86. Program jest na tyle rozwinięty, że można go uruchamiać za jego pomocą gry z dość dobrą wydajnością, na przykład za pomocą programów typu Lutris czy Steam. Ostatnio pojawiła się propozycja na wiki Fedory w dziale zmiany, aby pakiet ten był natywnie pakowany w dystrybucji Fedora, począwszy właśnie od wersji 42 dla architektury ARM i umożliwiał po prostu instalację w prosty sposób i uruchamianie przy okazji programów na tej architekturze z x86. FEX ma jednak sporo zależności, w tym jest potrzebny m.in. obraz rootfs oraz integracja z Karan i kilka innych, aby działało to wszystko bez problemu, tak? Także na hostach macOS-a ARM. No i tu chodzi również prawdopodobnie o projekt Asahi, czyli natywną Fedorę na Apple Siliconie z serii M, tak? Słuchajcie, w tej chwili integracja wymaga rozważenia przez tzw. FESCO, czyli komitet całej Fedory Inżynierii, tak? Jaka będzie decyzja, dowiemy się pewnie za kilka tygodni. Jak tylko dostanę jakieś info o tym albo się pojawi w necie, to na pewno Was poinformuję. No, od siebie dodam tylko, że gdyby udało się jakimś cudem, to już inna bajka trochę, nie? Udało się Winnie zintegrować z Pigwinem w taki sposób, aby nie czekać na instalację Winnie i tak dalej. A potem, żeby nie instalować dodatkowo i klikać na Mono, Gecko i te całe kurde okienka, to by było zarąbiście. Mogliby się tym też zająć grubo, no nie? No nic, zobaczymy, co z tego będzie.
Znowu coś o Ubuntu, a dokładniej przyjemny news dla użytkowników wersji LTS 22.04. No bo nie każdy ma ochotę przechodzić na niezbyt zresztą dobrze działającą wersję 24.04. 14 września, czyli w sobotę, wczoraj, pojawiła się pokropkowa, jak ja to mówię, wersja Ubuntu o numerze 0.5, czyli 22.04.5. Najważniejszą nowością dla wielu będzie zaktualizowanie kernela do wersji 6.8, co z automatu pozwala na lepszą obsługę wielu nowych platform i urządzeń przy okazji, oraz są także poprawki w stosunku do poprzednio używanego jądra 6.5. Natomiast niezbyt dobre wiadomości są dla posiadaczy kart Radeon, Intel lub Nvidia, ci, którzy używają Nuvo, słuchajcie, oraz sterowników MESA. Canonical po prostu sobie znanych powodów nie zaktualizował wersji MESA do najnowszej 24, tylko pozostawił to samo, co było przedtem, czyli 23.2.1. Jeżeli używasz np. Ubuntu 22.04.4, wystarczy w terminalu wykonać standardowe komendy aktualizacji systemu, tak? Albo skorzystaj z graficznego rozwiązania, tam jest chyba manager aktualizacji, czy jak to się tam nazywa, i będziecie mieli nówkę wersję dostępną. Ubuntu 22.04.5 LTS, tak, będzie wspierane, całe 22.04 zresztą, będzie wspierane do około, do 2027 roku, a jak użyjecie bezpłatnej i rozszerzonej wersji Pro, to wtedy macie spokój do 2032 roku. Powoli kończąc to podsumowanie, jeszcze dwie informacje. Niemiecki producent sprzętu, czyli firma Tuxedo Computers, 14 września wprowadziła do sprzedaży trzecią generację swojego linuxowego laptopa Tuxedo Gemini 17 Gen 3. Za podstawowy model zapłacimy niecałe 1700 euro, a obejmuje on jeden z najmocniejszych procesorów mobilnych od AMD, czyli Ryzen serii 9 o oznaczeniu 7945HX. I cudo to, albo ten potwór konkretny, ma 16 rdzeni i 32 wątki o taktowaniu w buście do 5,4 GHz. Grafika wbudowana jest to AMD Radeon 610M, a także mamy dedykowany układ od NVIDIA RTX 460 z 8 GB VRAM-u DDR6. Całość uzupełnia 17 i 3-calowy matowy wyświetlacz IPS WQHD o odświeżaniu 165 Hz, a cudo to oferuje 100% pokrycia barw sRGB oraz DCI-P3. Rozdzielczość jego to 2560x1440 pikseli, jasność 330 nitów. Jak wiadomo, no kurczę, taki sprzęt będzie świetnym wyborem dla wszelkiego rodzaju twórców treści, montażystów wideo czy fotografów, bo obróbka grafiki 2D, 3D na takim sprzęcie to czysta przyjemność. Chcecie mobilności do tego w tym sprzęcie? Mamy tutaj 73-watogodzinową baterię, która zapewni zasilanie do 7 godzin w tzw. trybie bezczynności lub około 5 godzin przy przeglądaniu stron www lub oglądaniu filmów. Nie napisano, ile będzie nam renderowało filmy na przykład, tak? Bo to już może być trochę krócej. Słuchajcie, mamy tutaj dodatkowo kamerę internetową o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080. Pojemność pamięci RAM może być rozbudowana do 96 GB. Jest to DDR5 5200, a przy okazji pamięć masową rozszerzymy sobie do 8 TB M2 i to jest oznaczenie 2280, więc to może też dużo pomóc. Więcej szczegółów? Strona Tuxedo. Ostatni news, trochę optymistyczny, albo i nie. Słuchajcie, może się wielu teraz zacząć śmiać, wyszydzać i tak dalej. Zapraszam do sekcji komentarzy. Według firmy analitycznej StatCounter, Linux po raz pierwszy w historii swojego istnienia może do pierwszego kwartału 2025 roku osiągnąć 5% rynku komputerów stacjonarnych. Od kilku lat jest zauważany powolny, ale ciągły wzrost zainteresowania tym systemem. W 2022 roku było to zaledwie 2,7%, w 2023 już było 3,12%,
a w tym, czyli w 2024 roku, zanotowano 4,44. Są to wyniki ogólne, bo już patrząc na przykład na poszczególne kraje, a szczególnie Polskę, no to jest lipa! Słuchajcie, w Polsce mamy tutaj średnio w tej chwili na koniec sierpnia całe 2,32%, a wzrost nastąpił z 1,7 do 3,5% w 2023 roku. Wow. A potem to, słuchajcie, wszystko w 2023 i przełom 2024 poleciało na 2,76%. No tak sobie myślę, że muszę się chyba bardziej starać ze tymi swoimi filmami, jeżeli chodzi o promowanie pingwina, bo kiepsko to wszystko idzie, naprawdę kurde kiepsko, nie? No ale tak to jest, jak Sovereign Fund nie dorzuci kapusty tutaj do rozwoju, tudzież żadna duża firma i tak dalej nie pomoże w promowaniu tego systemu, po prostu tak to jest niestety. Cyferki cyferkami, ale ci co siedzą na pingwinie wiedzą, jak pozytywny jest ten system, a i co umożliwia, mimo iż czasami walnie fochem jak kobieta w stanie błogosławionym, jak to się mówi. To jednak naprawdę, no Linux daje radę po prostu. Za ten tekst to chyba wyrwę bana. No cóż, mam nadzieję, że newsy się przydały, oglądały. Jeżeli tak, to fajnie. Dajcie kanałowi rosnąć, procentom Linuxa też, tylko nie walcie tych procentów powyżej 40, bo szkoda wątroby. Słuchajcie, trzymajcie się cieplutko, dzięki za wspomaganie kanału, oglądanie, łapkowanie, komentowanie i tak dalej. Widzimy się w następnym filmie, pewnie za jakieś 2-3 dni na kanale Świat Linuxa. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, Bartek, cześć.